Inną formułką wprowadzającą, a jeszcze częściej kończącą wyrocznie jest stwierdzenie wyrocznia jachwę Pana. Jest to podkreślenie i zarazem zamknięcie słów Bożych. Wielokrotnie w tej właśnie formie zwiastowali prorocy zbliżający się sąd Boży i kara, która spotka zatwardziałych, przede wszystkim narody pogańskie, to znaczy nieprzyjaciół ludu wybranego, a tym samym Nieprzyjaciół Jahwe. Całe łańcuchy takich wyroczni przeciwko narodom spotykamy u wielu proroków, a znajdujemy je również na początku Księgi Amosa. Tu jednak występuje coś niezwykłego. Na samym końcu owego łańcucha oskarżeń, wymierzonych przeciw narodom pogańskim, najszerzej rozbudowana ze wszystkich, pojawia się wyrocznia przeciwko Izraelowi. Przybrana jest Podobnie jak poprzednie, w obcą naszym odczuciom szatę literacką wyliczanki, którą prorok przejął z tradycji mądrościowej. Trzech rzeczy pojąć nie mogę, a czterech nie znam: drogi orła po niebie, drogi węża po skale, drogi okrętu po morzu, drogi mężczyzny u młodej kobiety. A to, co Jachwe ustami swego proroka zarzuca Izraelowi, to przede wszystkim. Bezlitosne traktowanie słabszych synów samego narodu wybranego. Tak mówi Jahwe. Z powodu trzech występków Izraela i z powodu czterech nie odwrócę tego wyroku, gdyż sprzedają za srebro sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów, w prochu depczą głowy biednych, a ubogich kierują na bezdroża. Jachwe otoczył szczególną opieką swój lud. Właśnie wtedy, gdy w Egipcie i później na pustyni był biedny i bezbronny wobec nieprzyjaciół. Z prostej logiki powinno wynikać, że teraz synowie tego ludu będą naśladować we wzajemnych stosunkach ową dobroć, którą Pan im kiedyś okazał. Skoro tego nie chcą zrozumieć, Bóg będzie odtąd postępował z nimi tak samo, jak oni postępują ze swoimi braćmi. Następne rozdziały księgi zawierają wyrocznie adresowane już tylko wprost do Izraela. Powracają podobne oskarżenia: ucisk i wyzysk ubogich, nadużycia, oszustwa i korupcja, lekceważenie wszelkich praw i przyjętych obyczajów, budowanie własnego bogactwa na krzywdzie innych. Atakowani są po kolei nieuczciwi kupcy, niesprawiedliwi sędziowie, wojskowi i urzędnicy. A na ich czele sam król. Szczególnie ostro zostają osądzone zamożne panie Samarii, które Amos nazywa krowami baszanu. Bydło z tej krainy było szczególnie dorodne i tłuste. Słuchajcie słowa tego krowy baszanu, które mieszkacie na górach Samarii. Uciskacie biednych, gnębicie ubogich, mówicie do mężów swoich: Przynieś, a będziemy pili. Poprzysiąkł jachwę Pan na świętość swoją. Oto dni na was nadchodzą, że pochwycą was hakami, resztę was rybackimi wędkami i przez wyłomy w murach wyjdzie każda przed siebie i powloką was do hermonu. Wyrocznia Pana. Bogaci nie mogą się łudzić, że krzywdząc swoich słabszych braci zdołają ukryć się bezpiecznie za zasłoną własnej pobożności, za setkami składanych ofiar i wspaniałością obchodzonych świąt. Nienawidzę, brzydzę się waszymi świętami, mówi Jahwe ustami swojego proroka. Nie będę miał upodobania w waszych uroczystych zebraniach, bo kiedy składacie mi całopalenia i wasze ofiary, nie znoszę tego. A na ofiary biesiadne stucznych wołów nie chcę patrzeć. Idź precz ode mnie ze zgiełkiem pieśni twoich i dźwięku twoich harf. Nie chcę słyszeć. Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów, i prawość jak potok niewysychający wyleje. Niedarmo nazwano Amosa prorokiem Bożej sprawiedliwości. Dla niego, podobnie zresztą jak i dla innych proroków, kult nie jest jedynym i wystarczającym miejscem spotkania z Bogiem. Tak jak bywało to na ogół w religiach pogańskich. Daisler. Wybitny biblista niemiecki mówi w komentarzu do cytowanego wcześniej tekstu, iż religię Jahwe należałoby porównać nie do koła, którego centrum zajmuje kult, ale do elipsy o dwóch jednakowo ważnych ogniskach. Kult jest tylko jednym z nich, drugim zaś prawo i sprawiedliwość. Już w wyroczniach przeciwko pogańskim narodom, prorok uzasadnia nadchodzące klęski nie ich nieprzyjaźnią wobec Izraela, ale bezlitosnym postępowaniem wobec drugiego człowieka, choćby ten pokrzywdzony był również poganinem. Jahwe w księdze Amosa jest absolutnym panem wszystkich ludów i od wszystkich oczekuje poszanowania tej granicy, która przebiega przez serce drugiego, bez względu na to, czy jest nim brat, czy obcy. To, co jest jednak najbardziej nieoczekiwane i zaskakujące, to fakt, że pod koniec owa rozpętana burza gniewu Jahwe spada już nie na pogan, nie na obcych, ale na Izraela. I właśnie Izrael osądzony jest najsurowiej. Słuchajcie tego słowa, które mówi Jahwe do was, synowie Izraela, do całego pokolenia, które ja wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Jedynie was poznałem pośród wszystkich narodów na ziemi dlatego was nawiedzę karą za wszystkie wasze winy. Nowa wyrocznia jest w takim stopniu doniosła, że prorok wprowadza ją wezwaniem słuchajcie, mającym zwrócić szczególną uwagę słuchacza, później czytelników. Jest to wezwanie skierowane do tych wszystkich, którzy pamiętają wielkie dzieła Jahwe i świadomi są jego wyboru. Czasownik tłumaczony na polski język przez znać lub poznać, po hebrańsku jada, wyraża nie jakieś poznanie intelektualne, ale najgłębszą, najbardziej intymną zażyłość, taką na przykład, jaka łączy mężczyznę i kobietę w związku miłosnym. Tak więc na początku czwartego rozdziału Księgi Rodzaju czytamy Mężczyzna poznał, w polskim przekładzie zbliżył się do, swoją żonę Ewę. Nieco dalej zaś Jachwę mówi o Abrahamie, bo poznałem go, w polskim tekście upatrzyłem go, jako tego, który będzie nakazywał potomkom swym, aby przestrzegając przykazań Jachwę, postępowali sprawiedliwie. Wiele wieków później Jeremiasz usłyszy w godzinie swego powołania, zanim ukształtowałem cię w łonie matki, poznałem cię. Poznanie tak jest zarazem wyborem, powołaniem do szczególnej, miłosnej zażyłości. Wbrew temu, co sobie wyobrażali synowie Izraela, nie świadczy ono jednak o ich wyższości nad innymi ludami. Nie stanowi też żadnej gwarancji bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie, wybór nakłada na wybranych straszliwą odpowiedzialność. wy bowiem oczekuje, że lud przymierza będzie jego zasady realizował także, a nawet przede wszystkim we własnej wspólnocie, zachowując wewnętrznych stosunkach wzajemnych Boże prawo i sprawiedliwość, gdyż, jak to powie po ośmiu stuleciach Jezus Nazaretu, komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. Amos widzi jednak, że Izrael nie rozumie sensu swego powołania i krzywdząc bezwzględnie słabych, ściąga na swoją głowę nieuchronny gniew Pana. Skutki tego gniewu ukazuje prorok w pięciu wizjach. Wizje Amosa, jak zazwyczaj u starszych proroków, są nader proste. Tylko ostatnia, ta, z rozdziału dziewiątego, ma charakter nieco odmienny. Pozostałe wydają się obrazami z codziennego życia i właściwie nie wiadomo, czy prorok ogląda je oczyma ducha czy ciała. Może po prostu patrzy na spadającą na pola szarańcze, albo na kosz przejrzałych, gnijących już owoców i dostrzega w tym, co widzi, zapowiedź zasłużonej zagłady Izraela. Pewny swego wybrania, lud przymierza, choć sam niewierny, liczy na wierność Jachwę. Oczekuje, że i tym razem Bóg wybawi go z niebezpieczeństwa, ocali od przemocy asyryjskiej. Wygląda zatem z utęsknieniem dnia Jachwę, kiedy to Pan Wkroczy zwycięsko w bieg historii, rozgromi wszystkich wrogów i zapewni triumf synom narodu wybranego. Tymczasem Amos każe im wołać: Biada! Ostrzega, że nadchodzący dzień Jahwe nie przyniesie zwycięstwa, lecz klęskę i żałobę. Daremnie się łudzą, że Pan rozprawi się z ich wrogami tylko dlatego, że są ich wrogami. Zapomnieli, co oznacza wybranie i do czego zobowiązuje ich przymierze. To też będzie z nim tak jak z człowiekiem, który uciekał przed lwem, a napotkał niedźwiedzia, a gdy zdyszany wpadł wreszcie do bezpiecznego, jak sądził, domu, został tam z znienacka ukąszony przez jadowitego węża. Dzień jachwe jest ciemnością, a nie światłem. Amos nie ma wątpliwości, że Bóg zaprowadzi wszechwładnie swoją sprawiedliwość, lecz będzie to sprawiedliwość inna niż jej w swoim zadufaniu oczekuje naród wybrany. Sprawiedliwość dla wszystkich pokrzywdzonych i dla wszystkich krzywdzicieli, w pierwszym rzędzie wśród synów samego Izraela. Prorocy zawsze nawołują do nawrócenia i grożą gniewem Bożym. Ale Amos wydaje się wśród nich może najbardziej posępny. Ma po temu swoje racje także i całkiem ziemskie. Widzi wzrastającą potęgę Asyrii i kruchość obu królestw, tak Judy jak Izraela. W jego księdze przeważają też wyrocznie sądu, a mało jest równie charakterystycznych dla pism prorockich wyrocznie zbawienia. Te, które są, zostały sformułowane warunkowo, na przykład tak mówi Jahwe do domu Izraela, szukajcie mnie, a żyć będziecie. Co zaś znaczy naprawdę szukać jachwę, wyjaśniają kolejne wersety. Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy jachwę Bóg zastępów będzie z wami, tak jak to mówicie. Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro. Wymierzajcie w bramie sprawiedliwość. Może ulituje się jachwę Bóg zastępów nad resztą pokolenia Józefa.